Hejka, kochani, witajcie po kwalifikacjach do czwartego i ostatniego już konkursu z serii turnieju czterech skoczni w Bischofshofen tym razem. Jak już wiemy, po kwalifikacjach nasz lider turnieju czterech skoczni, Dawid Kubacki, dostał całkiem fajną parę, dla mnie trochę smutną, bo dostał cenę Prełca w parze. I wiadomo, że Dawid nie będzie tam celował w pokonanie ceny, który jest troszeczkę na innym poziomie niż Dawid. Tylko będzie chciał raczej wygrać, ale fajna para, prawda, fajna para. Aż normalnie zamilkłam, bo kiedy z dziewczynami się dowiedziałyśmy, kogo ma cenę w parze, bo najpierw to było, że sprawdziłyśmy, kogo cenę ma w parze. I zobaczyliśmy, że ma Dawida Kubackiego, to się złapałyśmy za głowy normalnie, przynajmniej ja się złapałam za głowy. Od razu Emily do mnie napisała, Boże, bo to takie, o, straszne. Nie to, żeby któraś z nas nie wierzyła w cenę, tylko cena jeszcze nie jest na tym poziomie, żeby pokonać Dawida, więc będziemy trzymać kciuki za to, żeby wszedł jako lucky loser. No, to jest takie fajne, że są te pary lucky loser. Ogólnie, ja sobie porobiłam notatki dzisiaj rano. Takie sobie tu notatki jeszcze z wywiadu jakiegoś z Kamilem, w ogóle z wszystkiego, z czego się dało. No, bo dziewczyny, zapytałam dziewczyn na czemu ja mówię Instagramie? Na Messengerze zapytałam dziewczyny, o czym powinnam zrobić następny film. Oprócz tego, że o kwalifikacjach, no to wiadomo. No i dziewczyny mi podały jako temat piosenki związane ze skokami narciarskimi, ale ja mam jakoś mało takich piosenek kojarzących mi się ze skokami albo związanych ze skokami. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to Feel the Thunder i Jump Down Deep. No i Planica, Planica. Te trzy mi się kojarzą. Nie wiem, może jeszcze skoki, skoki w Zakopanem. To też chyba. Ale ogólnie ja miałam co innego powiedzieć. W kwalifikacjach, z tego co śledziłam na FIS App, no to wychodziło na to, że wszyscy skoczkowie raczej mieli wiatr w plecy. W miarę porównywalny, tam różnice były trochę, jak to zawsze z wiatrem, ale nie aż takie jak w niektórych konkursach w tym sezonie. Bo jednak wszyscy mieli podobny wiatr, bo wszyscy mieli w plecy. Johan Andre Forfang miał chyba najmniejszy wiatr w plecy, no bo tam miał chyba tylko dodany, znaczy nie wiem ile miał dodane, ale wiem, że miał 0,2 metra na sekundę. Więc to nie było jakoś specjalnie dużo. Ogólnie ja sobie przygotowałam takie notatki, więc przeczytam wam te notatki, ewentualnie będę coś tam komentować przy tych notatkach, ok? Mam nadzieję, że mnie nie skrzyczycie za to. Bo zastanawiam się, bo jak tak gadam sama z siebie, no to czasami mogę coś pominąć czy coś, więc dzisiaj będzie z notatek. Dobra, tylko trzeba się cofnąć, bo przerzuciłam stronkę. Jak Kamil mówił po którymś z tych... chyba skijumping.pl, to zapytali go, co mogą zrobić dla Dawida Kubackiego, żeby mu jakoś pomóc czy coś. I Kamil odpowiedział, wydaje mi się, że im mniej pytań z waszej strony o wyniki, mniej pytań odnośnie jego samego i sytuacji, która teraz jest, tym lepiej. Zgadzam się tu z Kamilem, bo Dawid będzie miał taki troszeczkę trudniej mu jest, kiedy musi o tym wszystkim myśleć, tak? Czekajcie, dajcie mi się zastanowić. Nie zastanawiam się, przeczytam dalszą część notatek, bo zaraz powiem coś głupiego i będziecie się ze mnie śmiali. Przeczytam najpierw notatki, potem skomentuję. Ja myślę, że Kamil doskonale wie, jak te pytania, taka uwaga mediów i kibiców może męczyć. Są sportowcy, którym to nie przeszkadza. Są tacy, którzy nie zwracają na to większej uwagi, ale są też tacy, których właśnie takie pytania mogą wytrącić z równowagi. Moim zdaniem powinniśmy poczekać i zobaczyć, co z tego wyniknie, bo jeszcze wszystko może się zdarzyć. Wiadomo, że my jako kibice chcemy już teraz cieszyć się, bo to naprawdę wspaniałe, że Dawid jest liderem turnieju czterech skoczni. Ale co będzie, jeżeli Dawidowi coś pójdzie nie tak? Jeśli na przykład Lindvik skoczy lepiej i dalej i odrobi stratę. Co prawda Kamil sam w sobie już udowodnił podczas innego turnieju czterech skoczni, że potrafi się odciąć mentalnie od tych wszystkich spekulacji mediów i kibiców. Ale on sam najlepiej wie, jak to przeszkadza. Wtedy Kamil miał szansę na wygranie wszystkich czterech konkursów turnieju, co zresztą zrobił. I chyba wszyscy się tym ekscytowaliśmy, ale co innego rozmawiać o tym między sobą, a co innego pytać o to samych skoczków.
I tutaj do tego się już odniosę, że... Co ja chciałam powiedzieć? A, chciałam powiedzieć, że my możemy między sobą gdzieś tam rozmawiać jako kibice, kto ma jakie szanse, kto które miejsce zajmuje w tabeli, jakie ma straty, ale samym skoczkom to chyba nie jest zbytnio potrzebne podchodzić do nich i mówić im o tym. Oni mają sztab szkoleniowy, który przygotowuje ich do tego, który sztab szkoleniowy pewnie się zajmuje takimi rzeczami, że patrzy na te wszystkie tabelki i sprawdza, kto na którym miejscu jest, ale sami skoczkowie, oni mają chyba troszeczkę inne zadania niż patrzeć w te tabelki, prawda? I przypominanie im tego, że ma szansę na tego złotego orła, czy nie ma, może mu to przeszkodzić Dawidowi. Chociaż Dawid ma mocną psychikę, on sobie poradzi. Tutaj o Dawida się nie martwię. Bo akurat Dawid to jest Dawid i powinien sobie na luzie poradzić. Stąd te nasze oczekiwania są takie duże, ale to, żeby iść do niego i mu powiedzieć, że nie wiem, no tutaj nic złego w sumie chyba... Nie widzę tu nic złego ani tutaj... Może Kamil trochę chciał nas ostudzić przed tym, żebyśmy się nie cieszyli zawczasu, bo on wie, jak to jest, kiedy kibice się już cieszą, fajnie, super, a potem nagle coś nie wychodzi. No to tak, to faktycznie jest. Kolejne notatki. Co do polskiej drużyny, to ja się jakoś zbytnio nie martwię. Kochani, dajmy im trochę w spokoju popracować. Nie ma co panikować. Tak, ja wiem, że po sukcesach pod wodzą Stefana Horngachera mamy wielkie apetyty, ale przecież nie jest tak źle. Ja też chętnie widziałabym wszystkich Polaków, którzy przystąpili do kwalifikacji, również w drugiej serii konkursowej, ale przecież nie można mieć wszystkiego. Chłopaki to profesjonaliści, mają sztab szkoleniowy, który na pewno wie, co robić. I dajmy im trochę czasu i przestrzeni, trochę spokoju, a na pewno będzie dobrze. Tym bardziej, że same w sobie wyniki niewiele nam mówią. Jasne, zgodzę się, że dla historii ważne jest to, kto jakie miejsce zajął i wysokie miejsca naszych ulubieńców cieszą, natomiast słabe smucą. Ale jednak nie powinniśmy się tym tak bardzo aż przejmować, no bo w tym sezonie dużo było konkursów, gdzie jednak rządził wiatr, gdzie było naprawdę trudno osiągnąć coś wielkiego i trudno powiedzieć było, że ktoś jest w jakiejś formie konkretnej. Wiadomo było tylko tyle, że Ryoyu Kobayashi na pewno jest w dobrej formie, no bo naprawdę świetnie skakał, podium, wszystko i tak dalej. Ostatnio właśnie trochę spadł, ale to wielki problem. Wracając do tej uwagi mediów i kibiców. W Innsbrucku była bardzo skupiona na powrocie Cene Preutza do Pucharu Świata. Cenę może i wynikowo jest najsłabszy z braci, ale jest bardzo lubiany, na ogół miły. Dla mnie też chciał być miły. Ma dobre serce, chciał pomóc, a potem oboje się w tym wszystkim pogubiliśmy. Dobra, to jest nieważne. Po co ja to zapisałam w ogóle, to nie wiem. Nieważne. Napisałam, że jest przystojny. No bo jest. Jest przystojny, ładny, jak to piękny. Jak to jedna z dziewczyn określiła. Jest piękny. Może i jest. No jest. Takie ciemne włosy, ciemne oczy w sumie. Szczupły, ładny. No jest, przystojny, ładny, fajny, miły. Dlatego go ludzie lubią. On przyciąga ludzi, przyciąga uwagę ludzi. Mimo tego, że wynikowo jest najsłabszy, to z braci no, to przyciąga uwagę. To trzeba przyznać szczerze. Ale to, że on dostał w parze Dawida Kubackiego, Boże. Ja pidu. Nie to, żebym nie wierzyła w cenę. Ja w niego wierzę. Wierzę, że wejdzie jako lucky loser. Koniec, kropka. Możecie mu to powiedzieć. No, to zapisałam, że to ktoś, kto pomimo braku obecnie większych osiągnięć przyciąga do siebie ludzi, a to przecież sprawia, że uwaga wszystkich jest skupiona na nim i bum, Cenę nie zakwalifikował się do drugiej serii, mimo że teoretycznie był w stanie i że on sam nie tylko jest przyzwyczajony do tej uwagi, ale także wydaje się to lubić. To jednak w ostatecznym rozrachunku chyba nie wyszło mu to na dobre. Być może wiedział, że oczekiwania wobec niego są ogromne i tak szczerze mówiąc, to jest mi trochę Cenia szkoda, bo prawdopodobnie ta presja oczekiwań, presja z powodu bycia Preutzem była zbyt wielka. Cenę może sobie grać twardziela, często zakłada maskę i udaje, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest świetnie i potrafi wygrywać, ale ja wiem, że gdzieś tam w głębi duszy to bardzo delikatny i wrażliwy człowiek, ale też niezwykle silny. W każdym razie nie jest dobrze dla samych zawodników, gdy uwaga wszystkich jest skupiona tylko na jednym z nich. Chociaż mam wrażenie, że kto jak kto, ale Dawid Kubacki potrafi się odciąć od tego wszystkiego.
Jak już mówiłam, skoczkowie z Pucharu Świata to profesjonaliści, najlepsi z najlepszych i oni wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Aczkolwiek pewnie te pytania o wyniki jeszcze zanim turniej trzech skoczni się skończył, chyba nie są do końca na miejscu. Przecież nawet najlepszym zdarzają się wpadki i co będzie, jeżeli Dawid nie wygra? Dobre pytanie, co? Co będzie, jak Dawid nie wygra? Wyleje się na niego fala hejtu, mimo że pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć i nie wszystko zależy tylko i wyłącznie od samego zawodnika? Mam nadzieję, że tak nie będzie. Że jednak, nawet gdyby coś się nie poszło, chociaż mam nadzieję z całego serca, że jednak Dawidowi się uda, no bo szanse ma duże, te 9 punktów to jest dość sporo i z jednej strony to jest sporo, z drugiej mało, no zobaczymy. Dzisiaj w kwalifikacjach te suma punktów największa to była ponad 150 punktów, czyli dość sporo punktów można na tej skoczni zdobyć, więc zobaczymy. Myślę, że mu się uda. Mam nadzieję, że mu się uda. Tak samo z komentarzami typu Kamil się skończył, Rioju się skończył, albo z tymi oczekiwaniami. Choćby nie wiem, jak silny był Kamil, to jeżeli choć odrobina tego hejtu dociera do niego, to na pewno jest mu przykro. I przez to trudniej jest mu wrócić do wybitnej formy. To bardzo deprymujące, kiedy robisz coś nie tylko dla siebie, ale też dla innych, a sporo osób tego nie docenia. Przecież oni skaczą nie tylko dla siebie, ale też dla nas, dla kibiców, dla naszej przyjemności. Właśnie, kochani. To, że skoczkowie skaczą dla siebie, to jest jasne. Skaczą, żeby mieć radość z tego, żeby się cieszyć, żeby wygrywać. Bo oni to lubią, to jest ich pasja, to jest sposób ich na życie, ale skaczą też dla nas, dla kibiców. Chcą przynieść nam radość, sprawić, że będziemy z nich dumni. Bo to nie jest, mimo że to jest indywidualny sport, taki typowo dla jednej osoby, znaczy, no wiadomo o co chodzi. W każdym razie to jest też sport dla kibiców. Przecież my się ogromnie cieszymy, jak nasz ulubiony skoczek wygra albo zajmie wysokie miejsce, albo jakieś osiągnięcie będzie miał wielkie, tak? Ja na przykład bardzo bym się cieszyła, gdyby cenę wszedł do czołowej 20 jutro. To było wow. Ja jako kibic bardzo cieszę się z wyniku Dawida, a i dla samego Dawida ta radość fanów też zapewne. A i samego Dawida ta radość kibiców też zapewne cieszy. Ale to może rodzić też presję. Skoki to sport, który w dużej mierze wygrywa się w głowie. Dlatego tak ważny jest spokój dla zawodników. Wtedy reszta przyjdzie z czasem sam. Tyle zapisałam. A potem dalej są notatki z kwalifikacji. Czyli notatki, które ja dzisiaj zapisałam, to jest prędkość wiatru, punkty za wiatr i odległość skoczku. Przy czym zaczęłam to pisać dopiero od Sabirżana Muminowa. No bo dlaczego by nie? Przyszło mi do głowy dopiero wtedy, żeby to napisać. Ogólnie miałam zrobić jeszcze wykres, a mi się już nie chciało. Ale widziałam, że tutaj z tego, co ja zapisałam, to najwięcej miał chyba Insam, miał plus 15,7 za wiatr. No, a najmniej miał właśnie Forfang. Tego jestem pewna. Tyle. Tyle z notatek. Kwalifikacje wygrał oczywiście mistrz kwalifikacji. Pazerny na kwalifikacjach, tu któraś z dziewczyn mi napisała przed chwilą. Któż by inny jak nie Stefan Kraft? No błagam was. Steffi Kraft chyba lubi wygrywać kwalifikacje. Krafty. Nie wiem, o czym mogę wam jeszcze powiedzieć, no bo w sumie po prostu czekamy na to, co jutro będzie. Tyle. Naprawdę się cieszę, że jednak Cenę wrócił do tego Pucharu Świata. Wiem, że jutro będzie mu mega trudno, ale trzymam za niego z całej kciuki. Trzymam kciuki. Nie wiem, czy tak, ale trzymam kciuki tak. Moja bluzeczka. Piękna, z Jumping Family. Wiem, że piękna, wiem. Przepraszam. Musimy już kończyć, bo ja dzisiaj jestem padnięta. Przepraszam. Ostatnio tak jest, że po prostu tak się bardzo cieszę tym powrotem Ceny. Tak jestem z tego powodu szczęśliwa, że no, gdzieś w pewnym momencie o godzinie 18 ja już jestem tak zmęczona, że to jest masakra. Ale cieszę się i to jest właśnie takie życie kibica. Mój filmik to jest z perspektywy totalnie kibica, jeszcze totalnie takiego stronniczego trochę kibica, bo niby kibicuję Cenę, ale to jednak chciałabym, żeby Dawid z nim wygrał. No cóż, fajnie, że Grzegorz Liren cały fajnie sobie skoczył, bo naprawdę fajny to był skok.
Dobrze, że wszyscy bracia Prełcowie się zakwalifikowali. A że pary są znowu trochę takie łamiące nam serduszka, no to już naturalne chyba. Bo powinniśmy się do tego przyzwyczaić. My się z tego śmiejemy w tym naszej grupce na Messengerze, no bo co mamy zrobić? Ogólnie ta nasza grupka na Messengerze to jest bardzo świetna sprawa. Fajnie mieć takich przyjaciół właśnie ze Ski Jumping Family, z którymi można porozmawiać na każdy temat, no. Naprawdę na każdy, ale najbardziej o skokach, no wiadomo. No bo skoki są fajne. Wiem, głupia jestem. Nie no, ostatnio się właśnie, jak dziewczynom napisałam, że jestem głupia, to się ze mnie śmiały. Więc tak, chyba nie jestem. Za idiotkę to mnie chciała Marta ostatnio kopnąć w dupę. Ups. No tutaj Ski Jumping Family, tak? Kibice. I to tacy, że można pogadać o wszystkim. I to chyba dla nich nagrywam najbardziej ten filmik, no bo nie wiem, czy ktokolwiek inny to ogląda. No, z przesady. No, kto miałby to oglądać? Aż taka znana to ja nie. No, no to jutro się wszystko rozstrzygnie. Ale myślę, że będzie dobrze. Ja tam się cieszę, no bo czemu mam się nie cieszyć? Ja jestem szczęśliwa, zadowolona i nie mam jakoś z tym wszystkim problemu. Mimo tego, że cena nadal nie pozwala mi nawet głupiego komentarza good luck napisać. Menda mała. Ale i tak jest kochany. Nie? Jest, jest. Całkiem miły człowiek. Chociaż oczywiście na oki na komórę jest milszy. Na oki Boże, jaką on ma parę, biedny. Współczuję temu człowiekowi. Taki fajny człowiek, tak dużo się uśmiecha, taki pozytywny. A kurczę, dostał taką parę, że... No, gdyby mu dali jakąś lepszą parę, miał troszeczkę więcej szans chociaż. Ha, biedny. Znaczy on sobie sam ją dał swoim skokiem, tak? No bo jak skoczył, no to tak wylosował. No kurczę, zajął takie miejsce, no to... Ale mnie się śmieje, że właśnie w ten sposób. Masakra. No i to tyle. Dzięki, kochani.